nieograniczonym w przedmiocie budowy hali sportowej na terenie Mosty Brzuchu Wysowskiego i Jadłowcu. Informuję, że termin składania ofert upłynął dzisiaj o godzinie 12.45. Do zamawiającego wpłynęła jedna oferta o godzinie 12.20. Komisja stwierdza, że została złożona w wyznaczonym terminie i podlega otwarciu. I zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia kwotę w wysokości 95 milionów złotych brutto. Teraz przystępujemy do otwarcia złożonej oferty. W składzie Mosty Łódź, spółka akcyjna jako lider konsorcjum z siedzibą w Łodzi przy ulicy Bratysławskiej 52. Balzola Polska, spółka ZOO jako pierwszy partner konsorcjum z siedzibą w Warszawie przy alei Jana Pawła II 12. I Konstrukciones Promociones Balzola, spółka akcyjna jako drugi partner konsorcjum z siedzibą w Hiszpanii przy Avenida Sabino Arana 20. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto w wysokości 117 877 967 zł i 85 groszy. Stawka VAT 23%, cena brutto 144 989 900 zł i 46 groszy. Powtarzam, cena netto 117 877 967 zł i 85 groszy. Stawka VAT 23%. Cena brutto 144 989 900 zł i 46 groszy. Ponadto konsorcjum oświadcza, że akceptuje warunki płatności określone przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy oraz udziela 60-miesięcznej gwarancji rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia. Ponadto konsorcjum oświadcza, że proponowana osoba na stanowisko kierownika budowy posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy na podobnych inwestycjach do tej, którą zamawiamy, i jest to osoba pana Krzysztofa Drozdowskiego, i konsorcjum tutaj wskazuje także doświadczenie tej osoby na potwierdzenie, że posiada ona odpowiednie kompetencje. Czy panie przewodniczący, jakiej decyzji, jakich ruchów w Radzie Miejskiej teraz możemy się spodziewać po otwarciu przetargu ofertowego? No, stało się zadość. Czekaliśmy dosyć długo na rozstrzygnięcie tego przetargu. Płynęła jedna oferta, to zawsze więcej niż nic. I myślę, że ona w tej chwili musi ulec dokładnej weryfikacji, żeby stwierdzić, iż ta oferta spełnia wszystkie kryteria zapytania ofertowego. I myślę, że w ciągu najbliższych kilkunastu dni przedstawimy nam ostateczne oświadczenie co do losów tej oferty. A jest możliwość znalezienia w budżecie tych brakujących 50 milionów w ciągu 2 lat? To jest w dalszym ciągu, znaczy tutaj nic nie ulega zmianie. To w dalszym ciągu jest podstawowym kryterium, jeśli chodzi o to zapytanie ofertowe. I tak jak powiedziałem, będziemy w tej chwili weryfikować zawartość tej oferty i ustosunkujemy się w ciągu najbliższych kilkunastu dni co do jej zawartości. No, czy jest możliwość, że rozpiszecie kolejny przetarg? Każde w tej chwili rozwiązanie jest możliwe. Oczywiście będziemy się zastanawiali, jak dalej procedować. Jest kilka innych rozwiązań, które mogą być zastosowane, w tym również poszukiwanie dodatkowego finansowania. A ewentualne cięcia w budżecie, żeby znaleźć pieniądze na to? Wszystkie warianty są w tej chwili dopuszczalne, ale cięcia w budżecie to byłoby przewrócenie budżetu do góry nogami, więc nie sądzę, żeby aż tak daleko trzeba było iść.